nie wynagradzając zemścić dołącz do nas. Dołącz do nas. Dołącz do nas. Teraz jesteś mój. Pić. Chce ci się pić? Jest moja głowa. O tak. Co to kurwa jest? Teraz będziesz go drażnił, tak? A jak dostanie szału, to kto będzie po nim sprzątał? Bo na pewno nie ja. Co to jest za zgniłe gówno? Jesteś teraz wampirem, przyjacielu. Jednym z nas. Wampirem. Co? To pachnie lepiej, co? Teraz to mam wypić, tak? Nie, stary, wstaj sobie to w dupę, przyjmie się przez osmos. Max, uspokój się. On jeszcze wszystkiego nie pojął. No świetnie, kurwa, jestem trasjańką neonat. Wiesz co, napij się, łyk dwa, a jak ci nie zasmakuje, to wypluj. Jutro sobie wyjdziesz na słoneczko, pasuje? Kurwa. To jest? Tak. Brawo, Sherlock. To napij się jeszcze parę łyków, żebyś po drodze nikogo nie zabił. To jest jakaś ukryta kamera, tak? Że jest obiektyw, pośmiejemy się, potem ta parola na nas... Dobra, koniec lizania się po butach. Chodźcie. Chodź, idziemy. A gdzie leśny dziadek? Nie wiem, poszedł coś załatwić. To jest młody kurwa. Skup się no. Ruszamy. W sumie to. I zaczęliśmy szukać. Nie wiem, no, rodzina. Wiesz co? Od tej pory twoja rodzina nie istnieje. Od teraz należysz do bardzo delikatnego układu.
postępować wedle ustalonych zasad. Pieprze wasz układ! Uratowaliśmy cię do pstoty, co? Uciekasz? Zrobisz tak jeszcze raz, to cię zjem. Chcesz? To biegnij. Ale nie dożyjesz do następnej nocy. Nie jest dobrze. Co? Piotr już o nim wie. Właśnie Seneszal wysłał mi wiadomość. Nie z Gangrel, tak? Żeby go chudy byk w krzaku róży... Kim jest Piotr? Piotr życzy sobie, żebyśmy go jutro przyprowadzili. Ej, ale jaki Piotr, jaki Seneszal? Nie przeszkadzaj, dobra? Nie przeszkadzaj, szczenia. Nikt cię nie nauczył, że starszym się nie przerywa? Dobra, luz, przestań. Kurwa, książę wampirów, Piotr. Ten Piotr to jest książę wampirów. Od niego zależy nasze... Twoje... życie. Najwyższy czas nauczysz go polować. Polowanie? Jest tyle ważniejszych kwestii niż polowanie. Cała kultura, historia, tradycja, klany. Tak, masz rację. Jutro ten szynek stanie przed końcem polskim. I jak myślisz, czy książę zapyta go, czy zna swojego praszczura, czy może raczej zapyta nas, czy on nie stanowi zagrożenia dla maskarady? I co mu wtedy odpowiesz? Nie, panie, uczyłam go historii, piękna, kultury i tak dalej, tak? Świetnie. Ten żołnierz też od nas? Tu nikogo nie ma. Kamil! Co się z tobą dzieje od tych dwóch dni? Nie odbierasz? Twoja matka nie wie, co się dzieje. Ja nie wiem, co się dzieje. Gdzie ty, kurwa, byłeś? Kim są ci ludzie? Kochanie, chodź ze mną. Hej! Co ty robisz? Znasz ją? Zostań! Widzisz... Luisa właśnie wykorzystała jedną ze swoich umiejętności, wampirzą prezencji. Można powiedzieć, że rzuciła urok. Twoja koleżanka na chwilę zapomniała o Bożym świecie. Idź, poluj, instynkt sam cię poprowadzi. A pamiętaj, zabij jej nie więcej niż 4-5 łuków. I na Boga nie strzyj. Zuch. Monsieur. Uszanowanie, drogiej pani. Uszanowanie. A ten to kto? Nie znam go. A czy książę go zna? Oczywiście, że zna. Drogi panie, nie ma pan innych problemów do rozwiązania, a noce są takie krótkie. Jeszcze się zobaczymy. A wtedy... A wtedy co? Grozisz mi? Do jutra, na audiencję.